poradnik robię sam, psuję sam, wymiana oleju w 125 przy gościnnym udziale nieletnich. Będę potrzebował do tego narzędzi, kuwety do zlania oleju, dodatkowo pojemnik z miarką, żeby wiedział, ile tego oleju mi zeszło, szmatka, żebym mógł powycierać, końcówka magnetyczna, żebym wyciągnął siteczko, rękawiczki i oczywiście olej. Miał być syntetyk na bogato, wyszedł jakiś tam minerał czy półsyntetyk z jakimiś estrami, przynajmniej klasy takiej, jakiej trzeba, 15W50 dla mokrego sprzęgła. Sam producent, po raz pierwszy słyszałem o nim, Manol, ale przynajmniej wyprodukowany w Unii Europejskiej, no to chyba będzie dobry olej. Co wy na to? Pożyjemy, zobaczymy, zalejemy i przetestujemy. Dobra. I teraz popatrz, Kubusiu. Stoisz tam. Tu jest wlew oleju. Ja też to widziałem. Tu jest wskaźnik poziomu oleju. O, widzę olej. Widzisz? Widzę olej, ale jego jest trochę. Tu jest śruba spustu oleju. Spustu oleju? Spust oleju. A tu jest filtr. Tak. No poczekaj, jak się napełni. Benzyna, która jest bluta. Tak. Dlaczego u ciebie w motocyklu jest benzyna? Po co ona musi być w motocyklu? Żeby co? Żeby dociskać filtr. Zaraz skończy się. No, zaraz się skończy. Jakieś 0,8.